Hej kochani, dzisiaj moje ręce w roli głównej i dziś mam dla Was do przetestowania i do sprawdzenia, czy to naprawdę działa, aż 3 gadżety. Pierwszy to będzie taki lakier do paznokci, który ma nam właśnie świecić w ciemnościach, ale z tego co wyczytałam na stronce, to bardziej on ma jakby świecić nam właśnie przy tych wszystkich takich lampach ze światłem UV. Tutaj mam bazę, którą bardzo fajnie stosować, kiedy nie mamy takiej wprawy w malowaniu paznokci, albo na przykład robimy sobie jakieś wzorki, czy właśnie ombre, i wtedy bardzo fajnie sobie tutaj pomalować dookoła naszych paznokci skórki i wtedy się nie musimy przejmować, że swoim lakierem wyjdziemy poza paznokieć, bo wszystko ładnie schodzi i przy okazji zabezpieczamy sobie tak jakby skórkę tą dookoła paznokcia przed użyciem acetonu, bo wtedy nie musimy właśnie zmazywać i wysuszać sobie tej skórki acetonem. I kolejny już ostatni produkt, który chcę Wam dzisiaj przetestować, to będzie ten słynny pierścionek, który Wam pokazywałam w ostatnim haulu. Jak widzicie, on się prezentuje tak. No i on ma takie działanie, że ma nam usprawnić i przyspieszyć pracę malowania paznokci, bo tutaj sobie włożymy zaraz lakier. O, w ten sposób. I zobaczymy, jak to się będzie prezentować przy malowaniu. No dobrze, no to zaczynamy teścik. Zaczniemy sobie od właśnie tej bazy. Czyli pomalujemy sobie wszystkie tutaj skórki. No i już tutaj możemy sobie tak jakby przetestować ten nasz gadżet. No odkręcanie, wiedziałam, że to będzie ciężkie w tym odkręcić, no ale sobie odkręćmy jakby przed. Włóżmy nasz gadżet i pomalujmy nasze skórki. Ja będę dookoła tutaj smarować właśnie naszych paznokci. No dobrze, ona ma nam tutaj ładnie zaraz zasnąć i zaraz w ogóle nie będzie widać, tak jak na przykład mamy tutaj na tym małym paznokciu, już jej prawie w ogóle nie widać i ona ładnie zastyga. To jest, mi się wydaje, że to jest bardzo rozcieńczony lateks, który właśnie tutaj nam zastyga, on później fajnie schodzi, zachowuje się jak taka właśnie guma, taki klej przyschnięty. Ja już podobny gadżet Wam robiłam sama właśnie w domu, za pomocą właśnie domowych produktów. Jeżeli jesteście ciekawi, to ja Wam oczywiście ten filmik podlinkuję, gdzieś się tutaj będzie wyświetlał, albo będzie link na dole. Ten lakier można położyć na każdy inny lakier, z tego względu, że on nie ma jakiegoś koloru, tylko on ma takie właśnie opiłki. I zobaczę przy okazji, czy akurat ten lakier działa tak bez żadnego koloru, że będzie lepiej efekt po prostu widać. Staram się więcej tych opiłek przyłożyć, bo mi się wydaje, że to chodzi właśnie o te opiłki najbardziej. No dobrze, chwilkę poczekamy i zaraz... Jeszcze sobie zrobimy coś takiego, że sobie pomaluję jakby na skórce specjalnie, jakoś tak nie wyszłam, naokoło paznokci, żebyśmy widzieli efekt tej bazy, czy ona rzeczywiście działa i czy chroni nasz paznokieć przed lakierem. Powiem Wam, że z tym pierścionkiem całkiem fajnie się nakłada lakier, jakoś wielce nie przeszkadza. Czy jakoś usprawnia? No słuchajcie, tak to by mi stał lakier tu. No może wiecie co, rzeczywiście stoi w jednym miejscu, jest taki stabilny i ten lakier się nie chiboczy, bo w sumie jak do butelki wkładamy później pędzelek, to może być taki troszeczkę efekt. No ale całkiem fajnie się to sprawdza. No dobrze, zobaczmy jak tutaj ta baza. No dobra, jednak poczekamy jeszcze troszkę. Już moje paznokcie wyschły, więc teraz chcę Wam pokazać, jak fajnie się odrywa tą bazę peel off. Widzicie, jak super ona schodzi? O, i zostaje nam taka guma.
Ja ściągnęłam mój pierścień i sprawdzimy teraz, czy ten lakier działa i czy rzeczywiście będzie się świecił. Uwaga! No, powiem wam, że daje czadu. Wow! No, świecą się. Naprawdę się świecą te paznokcie, zobaczcie. Nie wiem, jak wam to pokazać, że one się same świecą, nie to, że pod wpływem tylko tej... Znaczy, pod wpływem też tego światła, ale chodzi mi o to, że one się całe aż mienią, że jakbyśmy byli gdzieś w klubie właśnie, czy na koncercie, to przy świetle właśnie takim UV wszystko by było fajnie widać, jak one świecą w ciemnościach. Więc do klubu całkiem fajna sprawa. No dobrze, małe podsumowanie. Jeżeli chodzi o bazę, to na pewno polecam, bo to jest bardzo przydatny gadżet, zwłaszcza do osób, które lubią sobie robić wzorki i wszelkiego innego rodzaju zdobień na paznokciach, albo ci, którzy się uczą na przykład dopiero malowania paznokci, wtedy nie muszą się przejmować skórkami, więc ten gadżet jest bardzo na plus. Jeżeli chodzi o gadżet lakierowy, no to to jest już taki lakier zbędny raczej, bo to jest bardziej dla osób, które często chodzą na imprezy albo właśnie na koncerty lub do takich miejsc, gdzie właśnie są te światła UV. Jeżeli chodzi o ten gadżet, no to ciężko mi jest tu powiedzieć, czy on rzeczywiście mi tak usprawnił pracę. Na pewno miałam lakier w jednej pozycji i ta buteleczka, prawda, się nie jakoś nam tutaj upadała czy przesuwała. Też może się bardzo fajnie sprawdzić, jeżeli chodzi o malowanie nóg, bo prawda jednak tutaj też może nie to, że ciężej, ale też na pewno się też... Wiecie co, nie wiem. Nie mam zdania na temat tego gadżetu, czy on się rzeczywiście tak sprawdza, czy rzeczywiście daje takie, wiecie, jakieś super efekty, że właśnie usprawnia nam bardziej tą pracę malowania tych paznokci. Na pewno lakier jest w stałej pozycji i tutaj nie ma opcji, żeby to się nam przewróciło czy wylało, ale nie wiem, no dajcie znać, co o tym gadżecie sądzicie i o tych dwóch pozostałych. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, że lubicie tą serię. Jeśli tak, to proszę o kciuka w górę, dla mnie to jest wtedy taka, wiecie, fajna motywacja i to jest takie podziękowanie od was dla mnie za to, co robię. Ja już się teraz z wami żegnam, do usłyszenia, buziaki, pa pa!